g od t jest funkcją wykładniczą, której wartość początkowa wynosi minus 2, a stały stosunek, czyli podstawa, równa się 1 siódma. Zapisz wzór na g od t. Skoro wiemy, że g od t jest funkcją wykładniczą, to wiemy jaka jest ogólna postać takiej funkcji. Otóż g od t musi być takiej postaci, że to jest jakaś wartość początkowa, którą nazwę na przykład a, razy podstawa, którą nazwę na przykład r, do wykładnika t, dlatego że w wykładniku mamy argument funkcji, ponieważ argumentem funkcji jest t, to t musi być w wykładniku. No i tutaj mamy podane w treści zadania, że wartość początkowa tej funkcji wynosi minus 2, czyli w tym konkretnym przypadku to, co nazwałem tutaj a, jest równe minus 2, a stosunek, czyli podstawa funkcji wykładniczej, równa się 1 siódma, czyli w tym wypadku. R jest równe 1 siódma, więc mogę napisać wzór mojej funkcji, że G od T to jest A, czyli w tym konkretnym przypadku, dla tego konkretnego zadania ta wartość początkowa jest równa minus 2 razy R, które w tym wypadku jest równe 1 siódma, do. Potęgi t, bo to jest argumentem mojej funkcji wykładniczej. No i już rozwiązałem zadanie. No i zobaczmy, że te nazwy, które tutaj zostały użyte do nazwania tych parametrów, rzeczywiście mają sens. Bo dlaczego to się nazywa wartość początkowa? No bo jak wstawimy t równe 0, t możemy myśleć, że to jest czas, no więc t równe 0 oznacza początek mierzenia czasu, to wtedy mamy 1 siódma do potęgi zerowej, czyli 1. Razy minus 2, czyli wartość w chwili t równej 0, czyli w chwili początkowej, jest równa minus 2. Więc widzimy, że to ma sens nazwanie tego wartością początkową tego parametru. A teraz czemu tę podstawę funkcji wykładniczej, czyli tę liczbę, którą się podnosi do wykładnika, nazywa się czasami ilorazem, tutaj ona została nazwana stałym stosunkiem. No dlatego, że jak będziemy iloraz wartości funkcji wykładniczej w chwilach czasu t różniących się o 1, no to ten iloraz będzie równy właśnie dokładnie 1 siódma. Ładnie otworzy nam się ten iloraz, który tutaj mamy, więc czasami się to nazywa ilorazem, czy też stosunkiem, tak jak tutaj to zostało nazwane.